Dzień dobry, witam serdecznie. Słuchajcie, zawsze przejeżdżam przez Kleosin, jak jadę z Białegostoku do Łap i mijam po prawej stronie szyld Kuskwarny. Myślę, kurczę, fajnie by było zajść, zobaczyć. Ja lubię te maszyny. Właśnie się skusiłem teraz i zjeżdżam tutaj w prawo. A po prawej stronie miniemy sklep Kukułka. No i zaraz podjedziemy do sklepu, do salonu Kuskwarny. Zawsze mnie nęci, zawsze mnie kusi, jak jadę, bo jak wejdę, to lubię oglądać te maszyny. Są niesamowite. No właśnie, to jest ten punkt. Kuskwarna. Zobaczmy, co jest w środku. No to jesteśmy w środku. Słuchajcie, zawsze chciałem tu przyjechać. Zawsze jak jadę drogą do Białegostoku, to myślę sobie, kurczę, taki fajny sklep. Chociaż popatrzeć najlepsze sztuki, obejrzeć, ile ważą, jak ładnie są zrobione, jaka stylistyka. Najbardziej zawsze mnie pchało do 550 XP. Do tych mniejszych modeli trochę mniej. Dlaczego? W trakcie filmu wam powiem. No, wszystkie tu są modele, jakie tylko byście chcieli. Można sobie domówić. Troszeczkę są ograniczenia w tej chwili przez ten COVID z produkcją, więc niektóre egzemplarze nie są dostępne. Niektóre są tylko na wystawie. Sprzedadzą i z wystawy, nie ma problemu, ale niektórych sztuk brakuje. Słuchajcie, dzisiaj w serwisie pokażę wam, jak wygląda pilarka 550 XP, jak przychodzi, jak się rozpakowuje z kartonu, co w środku jest. Ostatnio pokazywałem 353. Ta 550 XP identycznie jest zapakowana w taki karton trójkątny, żeby po prostu w transporcie więcej się zmieściło. Stawia się to w ten sposób i taki kwadrat zajmuje to mniej miejsca. Co jest w środku? Tutaj góra jest sklejona, więc trzeba delikatnie ją podważyć. Zaraz podważymy albo weźmiemy taki nóż. Ten klej dość mocno trzyma. Ze mną jest Łukasz. Pracuje tutaj łebski człowiek. Pokaże mi to, otworzy. O właśnie. Zobaczcie, bardzo podobne zapakowanie. W środku oczywiście instrukcja, gruba książeczka w języku polskim. Modele bliźniacze, siostrzane, to jest 545. Praktycznie identyczne. Panie Łukaszu, ja ostatnio czytałem na internecie, że troszeczkę mark dla was został zmieniony. Z tego, co ja zauważyłem, to łożyska chyba igiełkowe i na stworzniu dokładnie zostało zmienione. Coś jeszcze? Ogólnie cała konstrukcja została zmieniona, też cylindrów i wydechów, ze względu na wadliwą konstrukcję poprzednich modeli i przegrzewanie się. Słuchajcie, dlaczego następują zmiany? W Husqvarna na przykład powstaje Mark II, nie sugerujcie się, że to jest koniec, będzie jeszcze Mark III, Mark IV, Mark V, gwarantuję to wam dlaczego. Konstrukcja jest bardzo nowoczesna i rozwojowa. Zaraz o niej wspomnę, ale żeby wam tutaj smaka nie przedłużać, to zobaczymy, co jest w środku, a później będziemy dyskutować o tym, o konstrukcji. Co tu jest, słuchajcie, jest tak, klucz i imbus. No właściwie nie imbus, to jest taki tork. Czyli klucz do odkręcania świecy i do odkręcania dekla sprzęgła. Jest tutaj jeszcze łańcuch. Prawdopodobnie, ciekawe jaki łańcuch jest, bo wcześniej to były H25, a teraz SP3G, czyli inny. Do 550 dano 0,325 podziałka, 1,3 mm, czyli zmieniono łańcuch. Wcześniej dawano do takich pilarek H25. Dobrze wiedzieć. Czyli dają SP33G. Dobrze. Co jest? Prowadnica. Czyli jak łańcuch taki, to i prowadnica też będzie inna. Dzień dobry, panie Rafale. Tak jest. Prowadnica jest inna. 1,3 mm średnicy. To co ja mówię? Szerokości rowka i 0,32 podziałka. 64 DL, czyli tyle ogniw.
Dobrze, mamy już prowadnicę. Oczywiście obudowa na prowadnicę i pilarka, słuchajcie, 550XP. Teraz je tu postawię, karton zdejmę. Tak to wygląda, słuchajcie. Pilarka jest profesjonalna, Mark II, poprawiona. I wracamy do rozmowy o konstrukcji. Dlaczego Mark II to nie tylko łożyska, ale i inne zmiany, których nie dostrzeżemy gołym okiem. System X-Torque jest to system, który pracuje na zasadzie rezonansów, nakładania się fal ładunku, które idą przez cylinder. Razem pokażę, zdejmę tą obudowę, tylko wezmę śrubokręt. Jak to jest zbudowane. Dobrze mieć pod ręką dobre ręce, które potrafią to zdjąć i nie boją się, bo ja bym się bał jeszcze, nie otwierałem nowej Husqvarny. Tak to jest zbudowane w środku. Więc słuchajcie, tutaj główna rzecz, która pracuje i którą trzeba udoskonalać, to jest właśnie ten kanał dolotowy w kształcie rogala, w kształcie bumerangu. Dlaczego to jest decydująca rzecz i decydujący element w tej pilarce? Dochodzi tutaj do zderzenia się w przeciwnych kierunkach fal ładunku świeżego powietrza i mieszanki, w wyniku czego następuje interferencja. Wracając do kierunku cylindra, w kierunku nadtłok, chodzi o to, żeby tą falę wprowadzić do nadtłok również zinterferowaną, czyli zagęszczoną, żeby ten ładunek był zagęszczony. Cykl pracy silnika dwusuwowego to jest cykliczny, więc bardzo łatwo wywołać falę stojącą. Można też tę falę stojącą wykorzystać i to następuje w kanałach dolotowych, właśnie w tych w kształcie bumerangu. Jest to, powiem Wam szczerze, dzieło geniuszu, to tego nazwać nie można inaczej. Tym właśnie rozwiązaniem Husqvarna zostawiła w tyle pozostałe marki. I powiem Wam szczerze, że nie spodziewałem się, że dożyję takiej chwili, że doładowanie dynamiczne zostanie zaadoptowane do silnika dwusuwowego. Wydawało mi się do tej pory, że to jest niemożliwe, a jednak się stało to. Stało się to i to, powiem szczerze, w firmie, która dość daleko od nas się mieści. Nastąpiło to w firmie Zenoch Redmax Corporation. Husqvarna w 2007 czy 2006 roku przejęła tę firmę razem z patentami i sprzedaje te pilarki pod nazwą X-Torque, pod nazwą systemu X-Torque. Jak działa ten system? Ten system jest naprawdę rewolucyjny. Żeby go Wam zademonstrować, no tutaj oczywiście można mówić jeszcze o tym, że tu jest ten filtr powietrza poprawiony, tam inne takie rzeczy jak żeberka w cylindrze, inne ułożenie, więcej przestrzeni tutaj, żeby te powietrze miało gdzie uciekać. Ale głównie chodzi o to, że ta pilarka ma taką budowę, że daje możliwość poprawienia jej za każdym razem. Omawiając zasilanie przy udziale doładowania dynamicznego, trzeba powiedzieć, że to wygląda na zasadzie prób i błędów, czyli badań laboratoryjnych. Po prostu się produkuje te właśnie kanały. One są dlatego przykręcane, żeby różne warianty przykręcać, badać na hamowniach, patrzeć, jakie dają rezultaty, bo sama teoria, jak te fale się rozchodzą, to tylko na papierze możemy narysować, a tak naprawdę wynik właściwy uzyskamy badając poszczególne rozwiązania, różne rozmiary, różne szerokości, różne przekroje tych kanałów. Ale żeby dokładnie Wam pokazać, na czym ta różnica polega, to przygotowałem takie kartki, szablony, na których za chwilkę Wam to wytłumaczę. Bo cała konstrukcja pilarki jest, całe szczęście, niezmieniona. Nie dołożono tu żadnych elementów. Silnik dwusuwowy został taki, jaki był. Bez zmian, żadnych dodatkowych elementów nie dodano. Jest tłok, są pierścienie, cylinder, korbowód, skrzynia korbowa,
Nic się nie zmieniło. Żadnych dodatkowych elementów. Oczywiście gaźniki mogły się zmienić, doloty, ale sam silnik dwuosobowy się nie zmienił. I to jest po prostu rewolucja, że w takim silniku dwuosobowym zastosowano doładowanie dynamiczne. Dlaczego doładowanie dynamiczne? Z nazwy to nawet wynika. Stratocharged to jest właśnie wysokie ładowanie. I często widzimy na stronach internetowych pokazane, jak to powietrze wchodzi kanałami niebieskie, zielone z mieszanką wchodzi do środka i one po prostu, rzekomo one robią taką poduszkę powietrzną pomiędzy spalinami i to powoduje czystość spalin. No jeśli chodzi o czystość spalin, to prawda, może to stosować, ale skąd się bierze taka duża moc w tej pilarce, bo moc jest tutaj niesamowita i słychać to nawet podczas pracy tego silnika, podczas pracy w drzewie. To nie jest tradycyjna pilarka, to jest zupełnie coś innego. No to cóż, wyciągam materiały i zaraz zobaczymy, jak to konstrukcyjnie zostało zmienione, że wszystko sprzyja ku temu, żeby ta pilarka osiągała maksymalną moc. Dobrze, tutaj słuchajcie, rozłożyłem te karteczki sobie, narysowałem takie małe schematy silników dość w prosty sposób. No i teraz zaraz Wam pokażę, jak to wszystko działa. Mieszanka paliwa wchodzi tym kanałem, powietrze wchodzi tym kanałem i zobaczcie, że gdy ta mieszanka idzie w tym kierunku, a tłok jest w samej górze, to kierunek mieszanki idzie w prawą stronę. Korbowód też idzie zgodnie razem w tą samą stronę z mieszanką. Dodatkowo koło zamachowe kręci się i powierzchnia koła zamachowego też idzie w tą samą stronę, czyli wszystko sprzyja w tym samym kierunku. Tłok, jak zaczyna iść w dół, też idzie w tą samą stronę. Odrzut koła, czyli moment obrotowy koła, wyrzuca na zewnątrz wszystko, co na tym kole zamachowym posiada, czyli wszystko skupia się w tym miejscu. Zrobiona jest dodatkowa kieszeń w silniku z X-Torgiem. Nie tak jak w tradycyjnym silniku, gdzie to jest. W tradycyjnym silniku to było tutaj. O, tutaj w tradycyjnym silniku są takie z boku kanały i jak mieszanka chce iść tym kanałem tylnym, to musi w przeciwnym kierunku cofać się, żeby pokonać te opory. Tutaj, zobaczcie, wszystko, to cała mieszanka, ten kierunek idzie w stronę kieszeni. Która to jest kieszeń w karterze? W karterze to jest właśnie ta kieszeń, to jest ta właśnie kieszeń dodatkowo zbudowana. To jest właśnie to. Tutaj jest przestrzeń, że mieszanka nie idzie w dół w karter, tam gdzie jest koło zamachowe, tylko tutaj się utożsamia i idzie w przeciwnym kierunku. Ale w przeciwnym kierunku idzie powietrze i te dwa strumienie zderzają się. Zderzenie się tych dwóch strumieni powoduje interferencję. Powstaje zagęszczenie bardzo silne. Najłatwiej to pokazać na falach rozchodzących się. Ja taki rysunek przygotowałem. Gdy te fale ze sobą zderzają się, następuje interferencja i powstaje fala stojąca. I teraz o to chodzi, żeby ta fala weszła nad tłok z największym zagęszczeniem. Dlatego też, słuchajcie, w tłoku mamy tłok, mamy tłok. Mamy tłok i w tłoku, słuchajcie, jest zrobione coś takiego. Taka wnęka jest zrobiona w tłoku i ta mieszanka specjalnie z opóźnieniem odbija się i wraca. O takie opóźnione odbicie powoduje interferencję w takim właśnie momencie, że najbardziej zagęszczona wchodzi nad tłok. To jest właśnie stratocharged i doładowanie dynamiczne. A jak fizyka nam to opisze? Słuchajcie, no to najpierw dwie fale, powiększę ten obraz. Najpierw dwie fale pędzące w przeciwnym kierunku lub w tym samym kierunku interferują i powodują powstanie fali stojącej. Fala stojąca ma tą cechę, że ma stałe węzły w tym samym miejscu. W tym miejscu jest zerowy punkt, w tym jest strzałka, maksymalne zagęszczenie mieszanki. Tutaj też maksymalne zagęszczenie mieszanki. I teraz o to chodzi, żeby tą falę stojącą wprowadzić do cylindra tak, żeby te zagęszczone miejsce weszło na tłok. Chowamy to tutaj i tutaj teraz zrobimy animację, jak to wygląda przy tłoku, czyli gdy odsuwamy tą
płaszczyznę tłoka w głąb, tak jest gdzieś około 5 mm do powierzchni tłoka i fala po prostu nie uderza o tłok, a uderza o powierzchnię w głębi. Zainicjujemy falę jedną i zaraz drugą. Za chwileczkę te dwie fale zinterferują, tylko że tą przesuniemy o 5 mm, bo ta fala będzie falą odbijającą się od części tłoka w głębi. Tutaj odbija się od powierzchni. Stop. I zaraz druga też zastopujemy. Słuchajcie, tutaj można teraz to zaobserwować. Tutaj troszeczkę za głęboko wprowadziłem, o tak 5 mm będzie. Teraz zobaczcie, to jest powierzchnia tłoka, a to jest powierzchnia wnęki. Gdy fala dochodzi do tłoka, odbija się i interferuje, to oddala się od powierzchni tłoka, a za chwilę otworzy się okno i ta dawka paliwa, ta mieszanki ma wejść na tłok, więc ona jest oddalona i cała nie wejdzie na tłok. W tym wypadku, gdy fala odbije się od wnęki tłoka, to wierzchołek, czyli największe zagęszczenie jest na wysokości powierzchni tłoka i gdy okno się otworzy, to ta najbardziej zagęszczona mieszanka wchodzi nad tłok. Tak to właśnie wygląda. Czy to koniec jest tego systemu? Jeszcze nie. Jeszcze słuchajcie, wylot jest istotny i przygotowanie takiego tłumika, który będzie pracował jak dyfuzor, czyli nie wyrzuci mieszanki, a z powrotem ją cofnie i wykorzysta na pracę. I to wszystko, słuchajcie, prosty materiał i wszystko tutaj widać. Też taki zrobiłem karteczkę, narysowałem sobie tutaj te dwa silniki, czym one się różnią. I tutaj widzimy, że w tym starym rozwiązaniu klasycznym to nie jest złe rozwiązanie, ale nie tak wydajne jak przy silniku X-Torque. Przy silniku X-Torque, tak jak powiedziałem, wszystko sprzyja ku temu, żeby to napełnianie tej mieszanki było największe, ale miejsce, gdzie następuje zagęszczenie fali i interferencja, to jest właśnie ten kanał, dobrany laboratoryjnie, mozolnie, przez wielu prób i to będzie trwało jeszcze jakiś czas, jeszcze można to udoskonalić, jeszcze poprawić, także na pewno spodziewajmy się modeli Mark III, może nawet Mark IV, zobaczymy. W każdym razie ja, jak zobaczyłem pierwszy raz, jak to jest zbudowane, jak to działa, jak to razem współpracuje, jak to sobie pomaga wszystko, że te kierunki pracy elementów, silników, wszystko sprzyja ku temu, żeby ta mieszanka tutaj się zgromadziła w największym możliwym zagęszczeniu. Później jeszcze to powietrze dopycha to, a następnie przez tłok jest wypychane i interferuje nad tłoku, nad tą właśnie przestrzenią zrobioną i cofa się i w tym momencie, kiedy jest największe zagęszczenie, wchodzi nad tłok. No rewelacja, ja po prostu jestem zakochany w tym rozwiązaniu. Ma to rozwiązanie kilka wad, ale na niektóre wady można przymknąć oko, też do tego tak podszedłem, bo słuchajcie, gdy pilarka ma wady, ale mimo tych wad zrobi więcej roboty niż rozwiązanie klasyczne, to warto ją produkować i warto ją robić. Jakie to są wady? Jakie są to wady i jakie to są zagrożenia? Więc zagrożenia są też, więc te silne dodatkowe ładowanie i ukierunkowanie mieszanki powoduje, że niestety, ale na łożyska troszeczkę mniej tego materiału idzie do smarowania, a już szczególnie mało materiału do smarowania idzie na łożysko igiełkowe na swoźniu tłokowym. Tutaj jest bardzo słabe smarowanie w tym systemie. Kolejna sprawa, powietrze tutaj wchodzące na tłok. Te miejsce jest omiatane powietrzem, ale nie tylko powietrzem, ale również wilgocią w niej zawartą i może dochodzić do takiej sytuacji, że cząstki wody padające na rozgrzany tłok będą powodowały parowanie takie gwałtowne, jak przy gotowaniu, takie burchle powietrzne, para i te miejsca będą pozbawiane
warstwy oleju, więc należałoby z tym, z tą taką wadą walczyć w ten sposób, żeby stosować tutaj oleje o dużym takim potencjale adhezyjnym, czyli żeby trudno było olej od powierzchni oderwać. Najlepiej by nadawały się oleje o dużej lepkości. To tyle mogę powiedzieć o tych maszyn. Czy są jeszcze jakieś ograniczenia albo jakieś inne wady tego silnika? Tak, jeszcze jest jedna. Tłok jest zawieszony na stworzeniu dość nisko i nie ma tak naprawdę prowadnicy, części prowadzącej tłoka, więc ten tłok będzie się klinował częściej. Tarcie jest większe. Luzy muszą być większe od razu fabrycznie, żeby to działało. To według mojej oceny, bo w klasycznym rozwiązaniu tłok powinien być zamocowany w środku ciężkości najlepiej, a jeśli już nie, to w połowie tłoka. No ale tak jak powiedziałem, niektóre rozwiązania są, prześcigają czasy i czasami lepiej zrobić coś sprzecznie z zasadami, a uzyskać lepszą wydajność. I gdy to się opłaca, to tak robimy. I tak właśnie jest w tym wypadku. No cóż, pokazywałem Wam, jak to wszystko wygląda, jak te rzeczy tutaj pracują. Te połówki, ta kieszeń dodatkowa w systemie X-Store, pilarkę 550, żeśmy rozpakowali. Tak to wszystko wygląda. No i to by było wszystko. Kolejny raz się spotkamy i zobaczymy inną maszynę. Przyjrzymy się dokładniej. Ja bym chciał właśnie skupić się na tych maszynach mniejszych, bo pilarka 550 XP Mark II, Mark I też, to niczym się już właściwie nie różni od 560, 562, wyższych. To są najbardziej pilarki profesjonalne. Lepszych nie ma. Pozostałe niższe modele, zaczynając od 545 i 555, już delikatnie są okrojone. No i im dalej w dół, tym ten wydajność tego systemu X-Torque spada. Chciałbym Wam je omówić, powiedzieć, bo wiem, że wiele osób kupuje tańsze modele, bo tańsze modele też się przydają, ale chcę, żebyście wiedzieli, jakie są tam ograniczenia i dlaczego płacicie tam mniej, a dlaczego płacicie tutaj więcej. To wszystko Wam powiem, a na tą chwilę pozdrawiam serdecznie z punktu dealerskiego w Kleosinie. Fajnie tutaj ludzie pracują, też pomagają, podpowiadają. Jest tutaj Łukasz, który też zachwycony jest tą technologią wysokiego ładowania StratoCharged. Nie wiem, dlaczego Husqvarna nazwała to X-Torkiem. Trochę strzał w kolano, bo jest po prostu rewolucja, dzieło geniusza. I na tym kończę. Pozdrawiam serdecznie. Do widzenia.